Siemanko. Dzisiaj będę dalej próbował łowić okonie na gucia. Za to dzisiaj zmieniłem troszeczkę kija, bo ostatnio łowiłem na Surinoya Trout z AliExpress. Był to kijek od 1 do 5 gram. Dzisiaj mam bardzo znany kijek w sumie na naszych forach. Wszędzie ludzie go polecają. Ja również, bo jest bardzo fajny kij. Kuing Teton, również z AliExpress kijek. Za to ten ma wyrzut od 2 do 10 gram i długość 198 cm. Jest bardzo czuły, bardzo ładnie wystrzeliwuje przynęty. Zobaczymy, czy dzisiaj uda się coś złowić. Czy okonie będą współpracować, może jakieś klenie albo coś takiego, bo wczoraj byłem nad rzeczką, to 3 szczupaczki mi się zahaczyły, 0 okoni, nie chciały współpracować. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Pogoda jest fajna, dopisuje nam ładne słoneczko. Od rana było mega zimno dzisiaj, no ale teraz zobaczymy, może się wszystko coś ruszy. Ale kleksik ładny, ho ho ho. O panie, odwrócimy cię. Zaraz cię zmierzymy. Wypuszczamy rybkę. Bardzo fajny ten odcinek warty. Niestety nie można jeszcze na nim łapać. Trzeba poczekać do 1 maja. Ale 1,5 km za tamą są kolejne główki, od których już można łowić. Jest to rejon Konina. Na warcie niestety nie da się w tej chwili normalnie łowić, bo jest za dużo drobnej ryby typu karaś, bączek i rzucając, spinningując, obija się po prostu o nie i czasami zahacza wyciągając. Złowiłem tylko jednego okonka i po godzinie dałem sobie spokój, bo nie miało to sensu.
i zdecydowałem, że pojadę na małą nizinną rzeczkę lub na jakieś zbiorniki ukryte w polach, gdzie można też fajnie czasami połowić. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeśli Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę i zapraszam serdecznie do subskrypcji. A jeżeli jesteście zainteresowani zakupem naszych przynęt, zapraszamy na stronę www.lunaticbikes.pl. Podamy ją również w opisie. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!